Dzień dobry, ja jestem Pan Piotr, to jest Pan Piotr, witam w Pan Piotr. Dzisiaj jestem nieogolony, czyli tak jak zwykle, nie muszę nigdzie wychodzić, więc czemu mam się golić? Może na następnym odcinku będę ogolony. Dzień dobry, to jest seria z The Evil Within, to jest pierwszy odcinek. Będziemy sobie grać w horror. Boję się horrorów, trochę się martwię. No oczywiście na normalnym trybie trudności, nie będziemy ciapami jakimiś. Sorry, detectives. I know you're just coming off a case, but I'm afraid we're gonna have to make a detour. Sounds serious. Is it a riot? A call went out just before I picked you up. Said it was multiple homicides. Coś się wydarzyło. Coś niedobrego w tym budynku się wydarzyło. Ojej. No podchodź do tych kamer. Co tam się dzieje? Jezus, ja myślałem, że to ja słyszę, że ktoś mi do pokoju wchodzi. No tego nie pamiętam. To jest jakiś, kurde, asasin! What the hell? Oni też się przenosili w czasie! On już tu jest! Co za cwaniak! Jezus! Dzień dobry! Ha? Klucze! Nie widziałem kluczy! Dobra, nie widział nas. Na pewno nas... Fuck! Chyba mnie zobaczył! Tak miał być fabularnie, to jest to nie jest cutscenek. Dobra, podnoś tym razem nie flaki, tylko kluczyk. Idź w te drzwi normalnie, dobra, zamknij je. Zauważy, zamknij je, nie możemy ich zamknąć. Nie mogę zamknąć drzwi. No właśnie, szpiłą mechaniczną. Odrąbał mi nogę! Gdzie są moi koledzy policjanci? Odrąbali mi nogę! Halo, kolego, jak długo tu siedzisz? Czy te dźwięki wróżą coś dobrego? Oj, chyba nie. Hej, super, udało mi się odpalić Steama, teraz mogę gierczyć sobie w Evil Within. Słyszałeś o tej grze? Że się kuśtyka gościem przez całą grę i się przechodzi przez drzwi. Ale cwaniak gdzieś tutaj był, cholera. Ale jestem zły, że go już tutaj nie ma. Widziałem, że tu był, ale nie ma opcji, nie da się, żeby tu był. Jajca ci się świecą, kolego! Nie widzisz mnie. Jasny gwint! Dobra, poszedł po drzwi. Gdzie ja mam iść? Nie przejdziesz przez te drzwi. Nie przejdziesz przez te drzwi. Przeszedł przez te drzwi! I nie widział mnie, co?! Okulary sobie kup, kolego! Hej! Nie zauważył mnie. Zauważył mnie chyba! Okulary sobie kup, kolego! Dobra, zauważył mnie. Trudna jest ta gra, nie? Nikt mi nie mówił, że ta gra będzie trudna. No, włączyłem sobie normalny tryb trudności, nie? No mówię, to był samouczek, patrz jak mi szło, nie? Ile gram? 34 minuty. Panie montażysto, proszę to uciąć tak, żeby to było ciekawe. Tutaj leżą ludzie, tak jak wszędzie. Czy to był ten korytarz, przez który przebiegł sobie asasyn? Wolność! Co się dzieje? Panie asasyn, ty rozwalasz to wszystko? Tobie bardzo zależy na czyjejś śmierci chyba. Dało się uciec? Czy nie? Nie, bo to ten asasyn się umie teleportować! On przesuwa całe miasto bokiem! O, to mogę podnieść. Mózg w słoiku. A, to jest nasz kierowca. Mózg w słoiku. A to nie wiem, kto to jest. Może to był nasz kierowca. A nie, to był nasz kierowca. Okej. Jezus, nie biegnij tak do mnie. Co ty głupi jesteś? Jasny gwint, proszę mnie nie strażyć tak. O, jest więcej płynu mózgowego. Mózg w słoiku. Sprint, nie podoba mi się, że mogę biegać. Znaczy fajnie, ale dlaczego mi o tym teraz mówicie? Halo? Dobra, myślałem, że to Death Note jakiś. Wyciągaj spluwę, kolego, to się nie skończy dobrze. A jest. Ślicznie. Wyssałem z niego płyn mózgowy! Jest! To jest kolejny sznurek. Wszędzie są pułapki. Wszędzie są pułapki. To jest bardzo niedobrze.
Się uśmiecha do mnie, nie? Ale cwany. Ale będzie tylko lepiej, nie? O! Okej. Okay. Godzina 17. Tam. Co to było? Ja wiem, że ja cię słyszałem, panie detektywie. Już idę. Nie widział mnie. Już nie przyjdzie. Okej. Okay. No nie. On przez 3 sekundy biegnie, ale ja jestem zmęczony. Ojejku, jak mi się nie chce biegać dalej. Ojej, chyba se zginę. Już umiem speedrunować tą grę. Dobra, udało się. Okej. Co to było? Coś mi wybuchło pod nogami nagle. Patrz, to Dawid podsiadło. Mózg. Mój ulubiony. Mózg w słoiku! Ale będzie tylko lepiej, nie? Jasny gwint. Zdenerwowałem ich, nie? Ale grubas! Ojej! To ja na pewno nie żyję, nie idźmy tam. Wracajmy do kebaba, okej. Okay. Ale prosta gra. Bidu, 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 hello? Tu jest pułapka. Tu jest mózg. Dobra, jest zapis. O, jak dobrze, że jest zapis. Ale prosta gra. Ta zrobię z siebie One Punch Mana, nie? Będę napierdalać po prostu ludzi. Co to jest za sarkofag? O kurde, jest! Cześć. No proszę bardzo, wszyscy są zadowoleni. Bo on tutaj se siedzi, nie? I on próbuje wyjść, ale biedaczek nie może po prostu. Udało mu się! Nie zastanawia się nad tym w tym momencie! Zesrałeś się. Czasem najlepszą strategią jest ucieczka. Rozumiem, tylko gościu się zatrzymuje i zastanawia nad swoim życiem, kiedy go goni gościu z piłą łańcuchową. I co, i wejdziesz po drabinie? On idzie po drabinie. Ojej, ojej! Dobra, co to robi? Ale prosta gra. Nie, niedobrze. Idziemy stąd. Nic go nie zdejmie. Dawaj jeszcze raz. Piąty raz, dawaj. No! 5 razy go trzeba było kolcami. Udało się. Dobra, ja se robię przerwę chyba. 2 godziny materiału. No to na jeden odcinek przynajmniej będzie, nie? Przerażająco trudna jest ta gra. Ja jestem zmęczony, to jest tak stresująca gra. Ile wyciśniesz z tego odcinków? Nie wiem, pewnie 1. Hej, hej! Dzisiaj chciałbym podziękować ostatnio źle przeczytanemu Marox 22111, Taboret, Bartek Dolniak, Pika for Fun, Miniw, Jasiu, Michał Walczak, Adam R, Tytus Lipiński, Inżynier GF, Super Ciapek 2 i Fox. Bardzo dziękuję wam za wsparcie i czekam na wasze kreatywne wykorzystanie toksycznego skauta, co go nagrałem ostatnio. Widzimy się w następnym filmie.